stracenia proletariatczyków. Zostali skazani na zapomnienie po raz kolejny. Pierwsi chcieli pamięć za trzechcarscy oprawcy, dziś robią to specjaliści od polityki historycznej, którym czerwony sztandar kojarzy się z totalitaryzmem. Socjalno-rewolucyjna partia Proletariat została rozbita przez represje, jednak jej idee ponieśli inni, a są to idee walki o prawa ludzi pracy, o wyzwolenie społeczne, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, swobodę zrzeszania się oraz prawo do strajku. Może dlatego zostali dziś skazani na zapomnienie, bo te hasła są wciąż aktualne. Są oskarżeniem wobec panującego systemu i broniącej go politycznej oligarchii. Proces proletariatczyków to największy z procesów przeciwko członkom Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Odbył się w dniach 23 listopada, 20 grudnia 1885 roku w Warszawie. Objął 29 oskarżonych i oskarżone, spośród których 6 skazano na karę śmierci, a 4 wyroki wykonano. Piotr Bardowski, Stanisław Kunicki, Michał Ossowski, Jan Pietrusiński zostali straceni na stokach Cytadeli Warszawskiej. Wobec pozostałych oskarżonych orzeczono wyroki zesłania, ciężkich robót lub ciężkiego więzienia, między innymi wobec Ludwika Waryńskiego, który w wyniku tego ciężkiego więzienia zmarł. Wśród proletariatczyków była również grupa dzielnych kobiet walczących o wyzwolenie społeczne. Natalia Pol, Maria Bokuszewiczówna i wiele innych, które oddały swoje życie, zmarły w drodze na katorgę.